No i też właściwie to pokazywałem ostatnio też, że w razie gdyby po prostu doszło do lejesz się, lejesz, nagle puf, facet oberwał, ale wpada na ciebie, nie? To można tego faktycznie na krótki dystans użyć jak kubotanu, puf, 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 nie? Okej. Okay. Albo w ten sposób, nie? Że no, bum, facet dostaje w szyję, jak się robi crossface, nie? To dostaje tym, bam, okej. Okay. Albo można też po prostu zarzucić mu gdzieś na ten, na szyję, bum, z bańki, tu ciągniesz, bum, bum, dostaje, nie? No bo odpychasz parę kopów po walce, nie? Czyli jeszcze raz, jako kubotanu można użyć, albo właśnie do naciskania, nie? Teoretycznie, bo to idealnie jest do karku, nie? Jakby jak facetowi tutaj przyłożysz, tu przyłożysz mu głowę i tu naciśniesz, jest po nim, jest po nim, po prostu jest to krótkie wycie, a potem przestaje wyć, nie? Jest po nim, okej. Okay. I to można zrobić tu, można zrobić tu, nie? Z tyłu można gościa podejść, zamordować, czemu nie? Okej, okay. Albo jakiś idiota gdzieś tam po prostu, gdzieś ci się, wiesz, lejesz się z nim, jesteś w klinczu, jakieś tam zapasy, nie? I nagle patrzysz, okej, okay, tutaj gdzieś ma łokieć, nie? Można po prostu na łokcieć mu zadziałać i tak dalej, albo nawet na żebra też, nie? Ua, fole pule, to co się normalnie robi tak, że robisz tu taką szkatułę i go tak tutaj ciągniesz, to samo możesz zrobić z patu, czyli praktycznie do walki w klinczu patu się też idealnie nadaje, nie? To patu właśnie. Oryginalne, maoryjskie oczywiście nie, ale nasze na pewno, nie? Okej. Okay.